Jeżeli specjalista wam mówi, gdzie jest przyczyna, mówi wam, na co trzeba popatrzeć, w którą stronę iść, a wy wiecie lepiej, bo na forum napisali. A później opinia na Google'ach, że już 3 firmy regenerowały, nie da się zrobić tego konwertera, bo dalej skrzynia nie jeździ. No, żeby wam udowodnić, że to jest wasza wina, a nie ich wina. Cześć. Cześć. Witajcie na kanale Automatycznie. Słuchajcie, dzisiaj powiemy parę słów o tym, dlaczego niektórych konwerterów nie da się zregenerować. Przesyłacie do nas czasami konwertery i dyskutujecie. Nas to śmieszy, dlatego że my jesteśmy specjalistami, wy jesteście użytkownikami samochodów. Przesyłacie konwerter i wy lepiej wiecie, co się dzieje. My wam mówimy, co trzeba zrobić, wy nas nie słuchacie, bo wy wiecie lepiej. A później jest płacz, problemy, pretensje, bo źle na pewno jest konwerter zregenerowany. Więc dzisiaj pokażemy wam parę przykładów, dlaczego powinniście słuchać ludzi, w większości przypadków powinniście słuchać ludzi, którzy się w czymś specjalizują, bo po prostu się znają. Czyli co, dzisiaj mamy konwerter, bierzemy na tapet 5L40, może pokaż Mariusz. Sprzęgło już było regenerowane wcześniej, nie? Tak, tutaj mamy położone całe sprzęgło, ono już było regenerowane wcześniej. Z jakim problemem trafiło do nas? Że jest wyciek. Obrót drugiej strony, pokaż. Bo że klient jeszcze wcześniej powiedział, że wyciek jest z szyjki. No a jednak po sprawdzeniu okazało się, że ze spawu na stopce, nie? Tak. Mimo to, że było tutaj spawane, on był pewny, że to nie będzie z tego spawu. Tak, czyli klient przesyła konwerter, bo twierdzi, że mamy wyciek na szyjce. No to na szyjce, no to jest uszczelniacz. Skoro jest uszczelniacz, to proszę wymienić uszczelniacz. Szyjka jest dobra. No ale powiedzmy, że przesyła do sprawdzenia, albo może tutaj szyjka jest gdzieś pęknięta. No konwerter zmasakrowany, regenerowany już tam kiedyś. Okazuje się, to po kolei, że wyciek jest spod stopki. Ta stopka tutaj już była kiedyś poprawiana, tutaj widzicie, już jest spaw poprawiony TIG-iem, ładnie poprawione i jest to poprawione po regeneracji. Czyli został konwerter zregenerowany, a później okazało się, że spod tej stopki cieknie. Widzimy oprócz tego, że pilot też już jest postmarkany, tylko że to akurat było spawane przy regeneracji. Ja powiedziałem posmarkany, ogólnie bym się nie czepiał, gdyby nie to, że tutaj jest pospawane tak dość szeroko, czyli ktoś to zalewał dookoła, bo mu nie wychodziło. A jeszcze ciekło, no to tutaj jeszcze taki glutek jest dołożony, nie? W tym miejscu. Dlatego ja się śmieję, że to już jest trochę posmarkane, bo to powinno wyglądać troszeczkę inaczej. No i tutaj możecie zobaczyć miejsce pęknięcia. Nie wiem, czy to kamera ujmie, na ile to kamera ujmie. Pęknięcie jest w tym miejscu. O, o, odbijają się refleksje, widać to troszeczkę. W tym miejscu jest pęknięcie. No i teraz co? W czym jest rzecz i w czym jest problem? To może tak, Mariusz, jeżeli widzisz taki konwerter, że jest wyciek na stopce, co sobie myślisz? No co, że no jest pęknięty, jest jakieś mikropęknięcie. No to teraz tak, dlaczego my tego nie pospawamy? Bo później znowu to pęknie, jest po prostu przegięcie na podstawie i w tym miejscu, gdzie zostało to chwycone, to nie zgrzeje się odpowiednio i dalej to nie będzie działało, nie będzie pracowało. Czyli co ja wam mogę powiedzieć? Z naszego doświadczenia, przynieś Mariusz miernik, sprawdzimy. Można zmierzyć, mamy przyrząd ultradźwiękowy, bo najszybciej nam jest zmierzyć grubość podstawy. Czyli możemy sobie zmierzyć od razu, jaka gruba jest podstawa w tym miejscu. No to już zaczekajcie chwilę, to na waszych oczach przemierzymy. To wygląda bardzo podobnie jak USG, czyli przykładamy troszeczkę żelu. Oczywiście przyrząd trzeba mniej więcej skalibrować, więc tutaj nie bawimy się w setki, ale powiedzmy w dychy. Było 3,5, 3,6, 3,7, tutaj jest 3,8. W innym miejscu jest. No wykonujemy pomiar w różnych miejscach, tak? Teraz mam 3, teraz jest 3,3 akurat. I przyłóż do bocznej ścianki, Mariusz, ile będzie miała boczna ścianka? Jeżeli sprawdzimy boczną ściankę, to zobaczcie, mamy 5,3, 5,4 mm. No jeszcze w innym miejscu, rozumiesz? I teraz tak, pomiar ultradźwiękowy jest bardzo fajny, bo gdyby były jakieś tam 4,9, bo gdyby były jakieś pęknięcia w materiale, albo materiał na przykład, gdybyście wzięli dwie blachy, pospawali ze sobą, nawet bardzo szczelnie, to pomiar ultradźwiękowy wykryje grubość pierwszej blachy, czyli jest to w miarę fajne. I teraz co?
jeżeli my widzimy, że ścianka ma mieć około 5 mm grubości, bo to jedną, dwie, trzy dychy, to mówię, to nie ma dla nas żadnego znaczenia, ale to jest plus minus 5 mm, a my mamy plus minus 3,5 mm, to już ta ścianka jest bardzo pocieniona. Poza tym widać, że konwerter był kilka razy regenerowany. I w tym miejscu, nie wiem czy kamera to odda, są ślady po nożu, bo są takie ząbki powychodziły i tu już na oku widać po prostu, ile w tym miejscu jest to zebrane, ile to w tym miejscu jest zdarte. I teraz może się okazać, że my tutaj mierzymy, że mamy 3,5 mm, ale tutaj na promieniu, jakbyśmy to zeskanowali skanerem 3D i porównali z dwóch stron, to się okaże, że tam jest wjechane na samym promieniu, że jest wjechane jeszcze więcej, że w tym miejscu ta ścianka jest cieńsza. Do tego stopki są przyspawane oryginalnie, więc ten materiał w tych miejscach będzie cieńszy, będzie osłabiony. Więc kończąc ten przydługawy wywód, jeżeli mówimy, że jest za mało materiału, że nie da się tego przyspawać, to się nie da. Przerobiliśmy to, przetestowaliśmy. Taką po pierwsze, o co jeszcze ważne, bo o tym nie powiedzieliśmy, że wam się wydaje, że to jest pęknięcie na spawie i trzeba ten spaw tylko poprawić. A to pęknięcie idzie do środka. Ono wchodzi pod stopkę. To jeszcze raz pokażmy. Tak jak tutaj, jak przeanalizowaliśmy, to pęknięcie tutaj, ono nie jest w tym miejscu na spawie. Ono wchodzi tam pod stopkę. Więc tą stopkę trzeba wyciąć. Tą stopkę trzeba wyciąć. Jak tą stopkę wytniemy, to później zgodnie ze sztuką, żeby pęknięcie nie szło, żeby jakakolwiek szansa była, to trzeba nawiercić otwór z jednej strony pęknięcia, czyli przyjmijmy, że z tej strony pęknięcia, nawiercić otwór z drugiej strony, trzeba naciąć to fleksem, później porządnie zaspawać z jednej strony, najlepiej tygiem, żeby to się stopiło ładnie, czysto pospawało, zalało, później wyjdą nierówności, tutaj są nierówności, to trzeba to zalać, zatopić z drugiej strony tak samo, później to trzeba wyrównać. Później trzeba przyspawać stopkę, tak żeby średnica podziałowa i kąty podziałowe, żeby wszystko było dobrze. Później trzeba wyrównać tą powierzchnię w środku, a na koniec okaże się, że po pół roku i tak ten spaw pęknie w innym miejscu, bo tutaj jest materiał, znaczy ta obudowa pęknie w innym miejscu, na przykład gdzieś tu od środka, albo że pęknięcie pojawi się na innej stopce, ponieważ ta podstawa jest zmęczona, przegięta i nic z tego nie będzie. No, poza tym, jeżeli my widzimy, następna rzecz, jeżeli ja widzę, że ta tarcza tutaj jest już słaba, mega słaba, jeżeli chodzi o metal, bo już była kilka razy zdzierana, że tutaj na okładzinie wylatują wióry, okładzina jest spalona, proszę, tutaj puzzle odlatują w tych miejscach, no bo to jest najsłabsze miejsce, ale to nie jest tak, że to się źle przykleiło, tylko zobaczcie, że tutaj po prostu jest wyrwany, rozerwany materiał, ta okładzina jest ewidentnie perfidnie przetarta i gdzieś tutaj szukaliśmy, to było miejsce, po którym można było wnioskować, tutaj ma inny kolor, nie wiem na ile wy to zobaczycie, o, widać to? O, widać, na tym odcinku ta okładzina w tym miejscu ma trochę inny kolor, co się troszeczkę pokrywa z tym miejscem tutaj, że prawdopodobnie jak to spawali, to no, tam w środku jest okładzina, jest olej, więc po pierwsze będzie olej wam wychodził, będzie to chropowate, nigdy nie będzie szczelne, po drugie możecie przypalić okładzinę. Więc nie robi się takich rzeczy. No i co? Co jeszcze? Ja wam podam, przytrzymaj kamerę Mariusz, ja wam podam kilka innych przykładów z ostatnich dni, gdzie po prostu głupio dyskutujecie. Mam tutaj... Obróciliby może, co? Nie, może tak być. Mam tutaj ściągawkę BMW, skrzynia 8 HP, wibracje po wymianie oleju przy 100 km na godzinę. Czyli po dynamicznej wymianie oleju rozleciał się konwerter. Wymiana oleju uszkodziła konwerter. Dla mnie to jest śmiechem totalnym. I przy 100 km na godzinę są wibracje. Ja powiedziałem tylko tyle, dobrze, to proszę jechać 100 km na godzinę, jak te wibracje są, wyrzucić na neutral. No i co? No i dalej są wibracje. No to nie będzie konwerter. Nie, to na 100% jest konwerter. No słuchajcie, jak to może być konwerter, jeżeli wyrzuciliście na luz, czyli konwerter i silnik są oddzielone przez rozłączoną skrzynię biegów od tyłu pojazdu, od napędu. To jak konwerter może przenosić wibracje? Obroty konwerter, załóżmy, żeby był niewyważony, że wymiana oleju spowodowała urwanie się ciężarka w konwerterze od ważnika, przez co on jest niedoważony, przez co bije tak jak niewyważone koło. No ale obroty silnika spadły, to poza tym to te wibracje byłyby nie przy 100 km na godzinę, tylko na przykład zawsze przy 2000 obrotów na każdym biegu. Ale klient dyskutuje, a my taki konwerter po prostu pakujemy w paczkę, wysyłamy klientowi z powrotem, nie chcemy nawet tego robić, bo później my mamy problem, że jest źle zrobiony konwerter, ponieważ wibracje nie ustały. Pomimo, że ja dobrze wiem, że to jest dyfer, półosie, przeguby, koła,
Wszystko inne, tylko nie konwerter. Następny przykład. Insignia. Wibracje przy przyspieszaniu. No to standardowo na forach wyczytacie, że jak lekko przyspieszasz i pojawiają się wibracje, tarka, to jest to problem konwertera. Jeszcze w tych skrzyniach, no to już standardowo. Okej. Tylko, że tutaj problem był taki, że na każdym biegu, nie na trójce, czwórce, czyli lockup, tylko nawet na dwójcach lockup był niezapięty. Można było, nawet to było na dwójce, praktycznie z miejsca ruszać, delikatny gaz piórkowy, 1800 obrotów i nagle, prawie bez przyspieszania i całym samochodem tak zaczynało bujać, że jakbyście mieli, nie wiem, kubek w cup holderze, to by się wam picie wylało, bo tak samochodem zaczęło trząść, później przechodziło wibracje tylko przy przyspieszaniu. Było się przeguby, felgi, o, i na pytanie, a od kiedy to się dzieje? I to się stało na raz, czy tak stopniowo coraz gorzej było? Nie, w sumie to chyba było to na raz, bo jak jechałem, to złapałem kapcie na autostradzie, rozwaliłem oponę, trzeba było wymienić koła i od tamtej pory coś mi wibruje. I pytanie, czy to nie konwerter, nie? Następny. Vito. Ślizga na trzecim biegu. Kody błędów. P0700, 701, 702, 704. I teraz klient przysyła konwerter do regeneracji i nie jesteśmy mu w stanie wytłumaczyć, że kod błędu P0700 uślizg skrzyni biegów, nieprawidłowe przełożenie. 701, nieprawidłowe przełożenie przekładni pierwszej. 2, przekładni drugiej. Ogólnie skrzynia wali błędami, że nie ma biegu, że zapina trójka, tam jest pustka, czyli macie wyrwany kosz, wywalony tłok albo cokolwiek, po prostu nie ma trzeciego biegu, skrzynia się rozleciała. Nie, bo na forum napisali, że na trzecim biegu zapina się lockup i ten lockup się nie zapina i dlatego nie ma trzeciego biegu i trzeba zregenerować konwerter. Ale czwórka już jest i tam się lockup zapina, nie? I piątka. Dalej, jak ja tu mam papier? Fiat Fremont. Co? To jest sztos, słuchajcie. Brak biegów. Hałas ze skrzyni biegów, pęknięte koło zamachowe, uszkodzony konwerter. Po naprawie, w nawiasie inna firma, usterka nadal występuje. Ludzie, no ja jestem w stanie stwierdzić, bo we Fiacie Fremoncie problem jest taki, że obrabia się wielofres. My te konwerter mamy jeszcze gdzieś, czy już nie mamy? Ten. A, to jest ten. No to pokażemy. Chodź wam. Właśnie to jest tego typu konwerter, nie? Czekaj, odwróćmy. Odwróćmy. Zobacz, jeżeli mamy konwerter złożony powiedzmy w tą stronę, to to są elementy konwertera. Przez szyjkę wchodzi wałek wejściowy tutaj i on wchodzi do łopatek turbiny. Te wielofrezy się uszkadzają, no taki jest fakt. Ten materiał jest miękki i bardzo często, jeżeli w 6-2TL, czyli Fiaty, Fremonty... Widzisz to? Mogę pokazać. A, no tu już pokażemy. Czyli już mamy... Bo to już w tym tygodniu chyba ze 3 takie wymieniłem. Tak, czyli mamy do porównania, weź przybliż, żebyście zobaczyli, czy tutaj widać, aha, ten nie jest całkiem umielony, tylko ten jest do połowy wygryziony, czyli te zęby nie są całkiem obrócone. Tak, no ale wiesz, wrzucisz to, to już... Tak, tylko one są przeciągnięte i już prawie nie ma, nie? One są wyklepane, a tak wygląda dobrze, nie? Może ja spróbuję zrobić zdjęcie. No i teraz co? Więc faktycznie, tutaj było krok od tragedii, czyli była robiona skrzynia, no i przy okazji konwerter, no i ten konwerter do końca jeździł, tak? Ale jeszcze 30, 100, 1000, 5000, 20 tysięcy kilometrów, nie wiadomo ile, i skrzynia by przestała jeździć, okej. Okay. No ale to jest bardzo proste, każdy, kto regeneruje konwerter, wam to zdiagnozuje, bo po prostu wkłada palucha do środka i próbuje namacać, czy ten wielofrez jeszcze jest, czy już go nie ma. Ten konwerter, pomimo że wielofrez jest do wymiany, on by jeździł. Natomiast jeżeli ja wkładam palucha i czuję gładkie, po prostu wypolerowane, że nie ma tych zębów, no to, to ja wiem, że ich nie ma. Ja nie wnikam, czy one są już w połowie i pasuje to wymienić, czy są bardzo dobre. Wiem, że są, czyli to nie była przyczyna usterki w tym wypadku. W przypadku, gdyby to było gładziuteńkie, tak, to był konwerter. Ale jeżeli konwerter był zregenerowany, mimo wszystko klient przysyła go do nas. Ja patrząc już widzę, że wielofrez jest dobry, bo to nawet można zobaczyć. Mówimy, nie, bo to na pewno inna firma źle zregenerowała konwerter. To teraz zastanówcie się, ludzie, czego wy od nas chcecie. Jeżeli specjalista wam mówi, gdzie jest przyczyna, mówi wam, na co trzeba popatrzeć, w którą stronę iść, a wy wiecie lepiej, bo na forum napisali. A później macie pretensje, przysyłacie nam konwerter, że źle go zrobiliśmy. No to człowieku, jakbym cię dopadł, to chyba bym cię udusił, no bo ileż można tłumaczyć?
no dajcie spokój, czego wy od nas chcecie. Więc nie robimy konwerterów. Nie zdziwcie się, jak przesyłacie do nas sprzęgło, a my powiemy dziękujemy, nie robimy, nie mamy mocy przerobowej. Bo nie będziemy się później przejmowali, że my zrobimy to sprzęgło, klient je włoży, a ono dalej nie jeździ. I my się bujamy z reklamacją, co mu zrobić? No to co, kopnąć go w tyłek? Spuścić na drzewo, no to rozetniemy, sprawdzimy, bo może faktycznie się pomyliliśmy, bo taką mamy zasadę. Cokolwiek trafia do nas na reklamację, rozcinamy, weryfikujemy. No ale ile można rozcinać dobre konwertery, które od początku wiadomo było, że to nie jest wina w konwerterze. Więc słuchajcie, no z tym was zostawiam. Zastanówcie się, nie zawsze forum wiele wam podpowie, ale forum nie jest wyznacznikiem. A jeżeli wysyłacie coś do specjalisty, który się zna, to bierze za to odpowiedzialność. Jeżeli zostało sprzęgło zregenerowane, dalej nie jeździ, proszę wysłać to sprzęgło do tej firmy, która regenerowała. Macie gwarancję. A nie przysyłać od razu do innej, do nas. Dajcie im szansę. Niech się poprawią. Jeżeli zrobili błąd, to się poprawią. Jeżeli nie zrobili błędu, może wyślą wam inny konwerter na podmianę, żeby wam udowodnić, że to jest wasza wina, a nie ich wina. Ale najpierw proszę się zwracać do nich, a nie od razu do kogoś innego. A później opinia na Google'ach, że już 3 firmy regenerowały, nie da się zrobić tego konwertera, bo dalej skrzynia nie jeździ. Więc z tym wszystkim pozostawiam. Trzymajcie się. Cześć.